Witam wszystkich ponownie w lesie. Kierunek jezioro. Postanowiłem sobie wpaść do lasu nad jezioro, tam gdzie spędziłem w zasadzie większość młodych lat, w takim ośrodku wypoczynkowym. Praktycznie wyjazdy z rodziną były co lato. Bardzo fajne lasy. Jakaś tam rzeczka, jeziorko. Obóz harcerski też był. No i oczywiście, jak to było jakiś czas temu, komuś to przeszkadzało. Nie opłacało się. No i zlikwidowali ośrodek. I koniec było czasowania. Część sprzedali, część rozszabrowali. Już tam parę lat temu byłem rowerem. Nieźle tam zarosło. No ale postanowiłem sobie przejść się piechotą i zobaczyć w tej chwili, po kilku latach, jak to wygląda. O ile ostatnim razem byłem rowerem, z jakieś 55 km trzeba było przebyć, no to tak teraz częściowo przyjechałem pociągiem, a w zasadzie to szynobusem. No już tam nie nagrywałem w miejscowości Korzybie, jak to jest, bo tam nie ma co pokazywać. Ważniejszy przecież jest las. Na razie zmierzam do leśniczówki Lisowo. Nie wiem, czy to jest poprawna nazwa. Kiedyś tam mówiono, że to jest Lisewo. To jezioro niby prawdopodobnie tak się nazywa. Albo to też jest błędna nazwa. No tego to ja nie wiem. Lisowo albo Lisewo. Jak to woli. I tak ważne jest, że będzie spacer i to porządny spacer, grubo pewnie ponad 5 km w jedną stronę, plus tam położenie wokół tego jeziora i trochę kilometrów się zrobi. No tu są na razie dosyć wielkie lasy. Tam przy jeziorze to wiem, że coś tam ścinali. A przy wjeździe do jeziora to rosły kiedyś takie malutkie drzewka, które już powinny być chyba takie jak te tutaj. Bo to w końcu było dziesiątki lat temu. No ale tutaj jest jak na razie całkiem spoko. Pogoda w miarę ok. Południe było 18 stopni, teraz troszeczkę się chyba zmniejsza. No tak między 15 a 17. Czyli jak dla mnie pogoda idealna. Nie za ciepło, nie za zimno. Słońce tylko gdzieniegdzie. Jest trochę chmur, więc jest lekkie zaciemnienie. A raczej zachmurzenie. Nadal to są bardzo ładne lasy. Dzisiaj tu na grzyby chodziło. I zawsze było mnóstwo grzybów. Oczywiście kiedyś. Nie wiem jak jest teraz, bo teraz raczej tutaj nie zbieram. Zbieram bliżej miejsca zamieszkania niż jechać tyle kilometrów. A na razie, jak widać, bardzo ładny lasek.
przed samą leśniczówką trochę wyciętego lasu jest. Tamtą drogą będę wracał do pociągu, ale interesuje mnie ta droga. Która zaprowadzi mnie prosto nad jezioro. Ciekawe, ile ludzi będzie nad jeziorem. Chociaż jest piątek, to zbyt dużo nie powinno być. Albo nawet i w ogóle. Jeśli już, to jacyś okoliczni. No, na razie jest. Spokój i cisza. No i jak na razie bardzo ładny las. Nie wycięty. Jak na razie. Chociaż zbliżam się już do jakiegoś częściowo chyba kiedyś wyciętego, no ale już posadzonego. Więc jakieś tam małe drzewka już są. Znaczy były, bo teraz są chyba nieco większe. Małe rozwidlenie dróg. Na lewo czy na prawo? Bardziej na prawo. Gdy zbliżałem się do końca tych nowo posadzonych drzewek, wyleciał mały dzik. Znaczy mały, no może średni. I oczywiście w drugą stronę. Także ledwo go było widać. Ale przez chwilę się wystraszyłem, że zaraz napadnie mnie cała zgraja. Ale to tylko jeden mały. Albo średni. Trochę powycinane jest. Mam nadzieję, że tu zasadzą jakieś nowe drzewka, a nie zostaną taki placek wolnej przestrzeni w lesie. Tak bardzo nielubiany przeze mnie widok.
w lesie. Metry drzewa. Tu jakie potężne było. Trochę mniejszych, cieńszych. I tu kolejne potężne drzewa. No te może się nadają do ścięcia. Te mniejsze to niekoniecznie. Ale tutaj tego jest. Tam wycięli, posadzili, zagrodzili. A tu jeszcze chyba czeka na posianie. No i w oddali chyba tną dalej. Albo wywożą pocięte. No i chyba powoli zbliżam się do celu. Prawie 6 kilometrów za mną. Więc czas, aby zobaczyć już te jezioro. No już jestem na małym rozwidleniu. Tam dalej to się dojdzie do asfaltu. Za jakiś kilometr. Tam dalej kawałek też jest w prawo i też droga asfaltowa. Dojazd pożarowy. I tu jeszcze są szlaki rowerowe. Tychowo, Ścięgnica, Żukowo. Korzybie 3,5 km. No nie sądzę, według mnie jest znacznie więcej. No jednak widzę, że trochę ludzi jest. Oznaczali jakieś ścieżki. No tego tu nie było, jak byłem ostatnim razem. Całkiem fajnie. Wiadomo, co tutaj żyje. Tam dalej też są jakieś oznaczenia. O, i są ławeczki. Tu ja tu muszę gdzieś pobrać trochę wody. Bo muszę się napić. Ale najpierw pokażę samo jezioro z pomostu. To jest nowo wybudowany pomost, bo ten właściwy to był tam dalej i on był oczywiście rozwalony. Dopóki ośrodek był wypoczynkowy, to pomost sobie stał. Ale później, jak wiadomo, niczyje, niepotrzebne, to trzeba po prostu rozwalić.
To już dobudowali nieco później. Chociaż ja tam widzę, że jednak coś jeszcze nowego też dobudowali. A raczej odbudowali ten pomost. Był w kształcie litery T. Stały tam łódki. Można było łowić ryby. Samego nawet pomostu. A to tam głównie okonki. Bo na większą rybę to trzeba było wypłynąć łódką nieco dalej. Tam w oddali są bagna. Postaram się je przybliżyć. No tam też się chodziło po różne rzeczy do zbierania. Ale raczej częściej się pływało niż tam chodziło. Na jeziorze pływało. No wszystko ładnie widać. Nieco zarosło, ale to wiadomo. Dziesiątki lat robią swoje. No i stąd będę zaraz pobierał wodę. Płynącą wodę zasilającą to jezioro. Woda pobrana. Czas przygotować sobie kawę i coś do jedzenia.
trochę tu wieje. Co ciekawego mam oprócz kawy dzisiaj? Zupa wołowa. Sezamki. Baton żurawinowy. Orzechy inne. Jedzonko. Oraz kabanosy pieczone. Podobne do zwykłych kabanosów, może troszeczkę lepsze, na pewno nie są złe. Woda na zupę. Do zupy będzie też wkładka kabanosowa.
zupa o smaku wołowiny z kabanosami. Zupka jest, kawa jest i ładne widoki też są. No i czego chcieć więcej? No jak tutaj byłem ostatnim razem rowerem, to tego nie było. Miejsce na ognisko, miejsce do siedzenia, do odpoczynku. Jest i śmietnik. Pełno wokół różnych ławeczek. No i pomost, który tylko częściowo został nowy zrobiony, bo tutaj był, jak mówiłem wcześniej, zupełnie inny, z poręczami, trzy razy dłuższy i większy. No i fajnie się tu łowiło małe okonki. Ponad 30 lat temu. Woda w sumie też jest jakby przezroczysta. Można było się w niej kąpać bez żadnego problemu. W sumie też tutaj nieopodal były raki. A skoro są raki, to znaczy, że woda jest czysta. Bo raki raczej nie przebywają w jakiejś zasyfionej wodzie. No i teraz kawałek widoku z tej strony. Tu dosyć często też wędkarze przyjeżdżają. Tam już nie chciałem wcześniej pokazywać. Jeden siedzi i nęci ryby. No całkiem fajnie to zrobili. Chociaż z poręczami lepiej ten pomost byłby lepszy. No ale lepiej taki niż w ogóle. Jeszcze tam zrobili ławeczkę. To w zasadzie były takie schody betonowe, ale chyba już je zepsuli. No i tu teren byłego ośrodka wypoczynkowego. Nieźle zarośnięte. Gdzieniegdzie są tylko jakieś fundamenty, ale większość całego placu po prostu zarosła. Raczej to tak zwane samosiejki. No i tu w zasadzie cała moja przygoda, powiedzmy, z lasem się zaczęła. Siedzenie do rana przy ognisku. Trzecia, czwarta, piąta rano. Rodzice już dawno śpią, a gówniarze siedzą. No i w zasadzie te późne spanie, chodzenie późno spać, zostało mi do tej pory. Wszystko zarosło. Miło czasami powspominać sobie dawne, bardzo dobre czasy, które niestety już nie wrócą. Ale pewnie jeszcze tutaj przyjadę. Skoro zrobili takie fajne ławeczki, pomosty i inne bajery, to czemuż by nie można z tego skorzystać? Dopóki jeszcze to jest i nikt tego nie rozwali.
No, oblazłem jedną część jeziora. No i tu już się zaczynają bagna i mokradła. Dalej oczywiście nie idę, bo bagno wciąga, a jak mnie wciągnie, to nie będzie tego filmu. Bagno nie wciągnęło. Mnóstwo tam komarów było. A jest połowa maja. Idę teraz w stronę takiej większej drogi leśnej, aby nie wracać tą samą drogą. Tam po drugiej stronie wiem, że były takie dosyć ogromne lasy. Ciekawe, czy one jeszcze są. Chociaż coś tam z daleka widać. Ale też jest tam dalej większy prześwit, więc może coś tam wycięli. Mrówki pracują. Tu jest chyba odpływ z tego jeziorka. A może dopływ z drugiej strony. Tego nie jestem pewien. Ale wije się sobie tam gdzieś w stronę lasu. No ten po lewej stronie las jest. Ale po prawej już troszeczkę wycięli. Powiedział, że nawet sporo wycięli. Kolejne mrowisko. Mrówki zaadaptowały sobie kawałek korzenia i budują sobie. Postanowiłem, że jeszcze się nad rzeczkę przejdę. Pomiędzy takim wyciętym lasem. Z jednej strony. Z drugiej strony a miało być zachmurzenie, a słońce nieźle daje. Czym prędzej trzeba dojść do lasu, który stoi, tam przynajmniej jest trochę cienia. No i po prawie 2 kilometrach jestem przy moście. Oczywiście nie tym. Tylko tamtym. No kiedyś to chyba było tu coś drewniano-metalowe. Bo widzę, że teraz całkowicie nowe zrobili. No i fajnie to wyszło. Tak szumi, że dosłownie nic nie słychać, co się mówi. Ale bardzo fajnie tu wygląda. Thank you.
można wracać z powrotem nad jezioro. No i powoli czas zakończyć ten pewnie przydługi film. Połaziłem, popiłem, pojadłem, pozwiedzałem to, co chciałem. No i powoli czas trafić na stację, bo mi szynobus ucieknie, ostatni w dniu dzisiejszym. A do rana raczej nie zamierzam tutaj być. No pogoda dopisała, nic nie padało. Lekki wiaterek. No nad jeziorem wiadomo, że był troszeczkę większy. Miało być też większe zachmurzenie, ale trochę więcej słońca było. No ale nie szkodzi. Ogólnie nie było jeszcze tak pogodowo źle. Także mile widziane komentarze. Jak się komuś podobało, to łapka w górę. Jak się nie podobało, zawsze można zmienić na inny kanał. Ja nikogo na siłę tutaj nie trzymam. Więc pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu. Jak zwykle z lasu. A ja mam jeszcze grubo ponad 6 km do przejścia. Jeszcze na zakończenie rzut na wycięty las. Kiedyś stąd się opał brało na ognisko. A teraz oni wzięli i zabrali to.